Dobra, witamy w grze Inkwizytor polskiej firmy The Dust. Czy jest to gra dobra? Nie wiem jeszcze. Przedstawia alternatywną wersję historii chrześcijaństwa. Nie doczytałem. Przeklęty ten, co wypełnia dzieło pańskie niedbale. Przeklęty ten, który naciśnie do mnie przycisk, aby kontynuować. Dobra, najpierw wejdziemy sobie, sprawdzimy, czym jest opcje. Są, grafika jest wysoka, niska. Wysoka, DLSS sobie zostawimy na jakość, bo to zawsze dobrze. Dźwięki sobie trochę ściszymy. Tak, do 30. A po co tu jest źródło dźwięku? A nie, to jest, że głośnik, dobra. Wyświetlanie, no 4K, moi drodzy. O, i od razu, ale pięknie w ogóle wygląda. Pole widzenia. Zwiększmy sobie do 70, tak na start. Dobra, resztę zostawmy i zobaczymy, co się wydarzy. Tak, zachować. Graj. Profil 1. Jakby rwało ekran albo coś, to dawajcie znać, tam V-synka poprzełączamy. Myśleli, że o, mają Chrystusa w garści. Myśleli, że mogą zrobić z nim, co zechcą. Okaleczyli go więc i przybili do krzyża. Śmiali się, gdy powiedział, że dosięgnie ich jego zemsta. Lecz on dotrzymał słowa. Ziemia, po której stąpali, spłynęła krwią. Miasta, w których mieszkali, pochłonął ogień. Widząc swą klęskę, ukryli się pośród wiernych. Myśleli, że będą bezpieczni. Byli jednak w błędzie. Ich tropem ruszyli niezłomni inkwizytorzy, mistrzowie w dostrzeganiu niuansów i znaków. Heretyków nawracali słowami pisma. Ogniem rozprawiali się z wiedźmami. Na parę nabijali podstępne wampiry. W imię Chrystusa i ku jego wiecznej chwale. No, powiem wam, że zaczyna się dobrze. Podoba mi się już. Kenningstay, 1533. Witajcie w Königstein, Inkwizytorze. Jestem Bertram, kapitan straży. Mortimer Madeli, mistrz Inkwizytor, w służbie biskupa Hesro. Otrzymaliśmy list ze świętego oficjum. Przyznam szczerze, że dziwi mnie nieco cel waszej wizyty. Nie wierzę, żeby w naszym mieście ukrywał się wampir. Od dawien dawna nie widziano żadnego w tej okolicy. Myślę, że od ponad 100 lat. Nie znaczy to, że go tu nie ma. To prawda. Dlatego ja i moi ludzie wam pomożemy. Oczywiście na miarę możliwości. Dziękuję, kapitanie. Wykonuję rozkazy burmistrza. Jemu należą się podziękowania. Jeżeli chcecie przekazać je osobiście, idźcie na jarmark. Burmistrz prowadzi tam dziś kwestę. Moi ludzie wskażą wam drogę. Teraz wybaczcie, muszę sprawdzić posterunki przy innych bramach. Miałeś rację, to naprawdę Inkwizytor. Mówiłem ci, zauważyłem inkwizytorskie signum. Tylko oni je noszą. Rakasz psia jego mać. Zamknij się, bo wpędzisz nas w kłopoty.
Jak mnie nazwałeś? O. Jak mnie nazwałeś? On nie chciał was urazić, mistrzu. Wcale tak nie myśli. Nie rób ze mnie idioty. Czekaj, ten, który znieważa Inkwizytora, znieważa święte oficjum. Kto znieważa Inkwizytora, znieważa święte oficjum. O sprawie dowie się kapitan. I to on wymierzy wam karę. Nie mówcie mu, mistrzu. Kapitan wyrzuci mnie ze straży. Przebaczcie. Błagam Nie was. Będzie przebaczenia Dawidkowego. Przecież mamy dziś święto Chrystusa Triumfatora. Jezus nauczał, byśmy nie odpuszczali naszym winowajcom. Namawiasz Inkwizytora do popełnienia grzechu miłosierdzia? Chyba podoba mi się D. Nauczał, byśmy nie odpuszczali naszym winowajcom. Proszę, zrobię dla was wszystko. Wszystko? Przysięgam na połamany krzyż. Kapitan wspomniał, że w mieście odbywa się jarmark. Gdzie dokładnie? Na rynku głównym. Z łatwością traficie. Patrzcie jeno na rzezimieszków. Kurwie syny kręcą się ciągle przy straganach. Wiecie coś o wampirze? O wampirze? Podobno jeden krąży po okolicy. Ja tam nic nie słyszałem. A ty? Dublasz jest bardzo spoko. A co ze mną? Znajdę cię, gdy będzie trzeba. Sprawdzę wtedy wartość twojej przysięgi. No i grubo. To mi takie Wiedźmina trochę przypomina. Tak, żeby zobaczyć, jedź na jarmark. Dziś święte Chrystusa Triumfatora, na rynku trwa doroczny jarmark, z którego słynie Koenigstein. Chętnie sprawdzę, czy jest tak okazały, jak powiadają. Przy okazji zamieni kilka słów z burmistrzem. No dobra. A czekaj, coś tu jeszcze było na dole tego dziennika. Postacie: wampir, strażnik miejski. Dobra. Historia. Jakieś dziwne sterowanie jest. I to jest jak w tym Wiedźminie 1, że się nie da skakać pewnie przez płotki. Modlitwa, miejsca. Użyj umiejętności modlitwy, aby dostrzec miejsca i obiekty, w których szukasz. Okej. Okay. Czy to jest wiedźmiński, kurde, zmysł modlitwy Bożej? Jakąś energię potrzebną będziemy odnawiać. Za bezkompromisowość w dochodzeniu prawdy dziękuję ci, Jezu. Ale ten, co się stało z tym Jezusem dalej, bo ktoś czytał książki? Jakąś moc odzyskaliśmy. Moc Jezusa Chrystusa. Co już, kurde, masz. Tu też jest. Po co ja to zapalam? Za uświęcanie środków, które prowadzą do celu. Dziękuję ci, panie. Chwalajcie jego krwawe dzieło. Chyba zniknął. Co znaczy zniknął? Nie no, ktoś to czytał na pewno, bo to jest znany ten... znany cykl inkwizytorski. Chrystusowi wystarczyłaby pewnie modlitwa. Nie należy jednak odrzucać okazji do rozmowy z Bogiem, jeśli się takowa nadarza. A to co? Kolejna kapliczka. Mario bezlitosna, obdarz mnie darem surowości, bym nie zaznał nigdy umiarkowania w wymierzaniu kar. Mario bezlitosna. Hmm.
O, ja będę musiał... Aha, to jest jakiś slow motion. Aha, bo ja nie mogę nie umiem skakać. Jak się... O Jezu, nie da się cofać tą postacią. Dziwne jest to sterowanie. Może rzeczywiście pada trzeba użyć. Ta postać jakby nie umie w tył się obrócić. Kurde, jaka akcja. Ale ściganie. Nie wiem, gdzie on pobiegł. Dobra, jest tam. Ale biegnie szybko. Przeklęty gówniarz zwiał. Trudno. Dorwę go innym razem. Dobra, tam jest gdzieś jarmark. Patrzcie, idę do przodu i teraz chcę się cofnąć. Dobra, tu się da, to czemu tam się nie dało? To jest jakaś mapa w tym mieście? Bo takie powiem wam, że tak trochę biegłem, to skomplikowane to miasto. Aha, tu jest... Tam jest jarmark i co mam zrobić, żeby tu przejść? Aha, przytrzymać, dobra. Bo tam była akcja. Dynamiczną kamerę miałeś, nie wiem, może. Sekwencja pościgowa. Rozumiem, że z tymi ludźmi nic nie gadam, ale mam świecę tutaj. Jezusowe. O, jest tu ktoś do zagadania. Co to, biją kogoś? Wybaczcie, mistrzu inkwizytorze, ale kilka worków z mąką spadła nam staczki. Musimy je teraz uprzątnąć. Więc przejście będzie jakiś czas zablokowane. Używacie pięści zamiast mioteł? Mówicie o tym? To nic takiego, przyjacielskie przepychanki. Jeżeli chcecie iść na jarmark, to najszybciej dojdziecie tam główną ulicą. Aha, rozumiem, że ja nie mogę mieczem walczyć z nimi. Do wszystkich śmiałków, którzy nie stroją od wyzwań. Trwa turniej, w którym każdy może walczyć o względy królowej zeszłorocznej maskarady. Wygrany dostąpi zaszczytu zabawiania naszej pięknej Liliany na paradzie przybierańców, która zgodnie ze zwyczajem rozpocznie się po jutrzejszych... Słyszycie te dialogi, czy zgłośnić tą grę? Każdy może spróbować swych sił. Opłata wpisowa to tylko jeden srebrny anioł. Sięgnijcie do sakiewek! Zebrane fundusze przekażemy na budowę pomnika Chrystusa Triumfatora. Zgłośnić. To chwila. Które są wielkością i majestatem przyćmi tandetę ze Świbus. No proszę, sam inkwizytor zaszczycił nas swoją obecnością. Cieszę się, że was widzę, mistrzu. Jestem Guido von Herzen, burmistrz miasta. Miło mi was poznać, burmistrzu. Jak was zwą, mistrzu? Mortimer Madredin. Mortimer. Zapamiętam.
Rzadko widujemy wysłanników świętego oficjum. Mam nadzieję, że Bertram przywitał was jak należy. To stary, zasłużony wiarus. Czasem jest bezpośredni i obcesowy. Nie znam jednak lepszego żołnierza. Zachował się jak na dowódcę straży przystało. Nie przyniósł wam wstydu. Doskonale. Później chętnie zamienię z wami słowo. Teraz jednak muszę zająć się kwestą i turniejem. Chciałem jedynie podziękować za zaoferowanie pomocy w schwytaniu wampira. Jeżeli naprawdę chcecie mi podziękować, weźcie udział w turnieju. Połączycie przyjemne z pożytecznym. Nie powinienem tracić czasu na próżną zabawę, ale skoro stawką jest budowa pomnika Chrystusa Triumfatora, wpiszcie mnie na listę. Jezu, Chrystus Triumfator. Ci uczestnicy turnieju wyglądali na nudziarzy. Ty jednak jesteś inny. Od razu to wyczułam. Cóż, ma się w sobie to coś. Jutro będziesz królem świątecznej maskarady. Jakiś podrywacz Kłebo, dzięki za subka. Dzięki za zasubskrybowanie. Niedaleko stąd znajdziesz kupca, który... I wsparcie tego streama. Kup jakiś kostium lub chociażby maskę. Zaszalej, ja też zrobię zakupy. Zobaczymy się później. A to trzeba wygrać najpierw chyba, nie? Żeby mieć... Zasnąć igłę w stogu siana. Dobra, czekajcie, prosiliście, żeby zgłośnić leciutko. Dobra, ale co ja mam zrobić? Tab, tak to było? Książka. Zadania. Więc muszę szukać igły, którą jakiś dowcipnić ukrył w stogu siana. Niby jak mam to zrobić? Aha. Przenieś pal. Pokonaj mistrza fechtunku. Dobra. Tu jest co? Chyba stragan z tymi. Po dotarciu na Golgotę, dowodzący legionistami centurion spojrzał na Jezusa, mówiąc: wskakuj na krzyż, który dla ciebie ustawiłem! To przedstawienie o Jezusie. NK, 5 subów przekazał. Dzięki, NK. Nie zagrzał jednak długo. Ja fiutel dusiciel nawet dostał. Dzięki. Strasznie tu niewygodnie. Brakowało mu swobody. Złamał więc patibulum i zeskoczył na ziemię. Zniszczyłeś, no tak to właśnie mój piękny krzyż! Biada ci! Centurion rzucił się na niego z mieczem w dłoni, ale Jezus nie pozwolił mu zadać ciosu. Kto krzyż stawia, ten od krzyża ginie. Chwycił złamane ramię krzyża i uderzył pierwszy. Cesarz Tyberiusz padł w złość, gdy się o tym dowiedział. Postanowił osobiście rozprawić się z Chrystusem. Zabiłeś mojego wiernego sługę. Zapłacisz za to głową. Przysięgam. Nie pokazujcie tego Dawidkowi. Twoja zapłata. Jezus chwycił miecz centuriona i skrócił Tyberiusza o głowę, czyniąc zadość słowom jego przysięgi. Cesarz nie powiedział wszak, że Chrystus miał zapłacić własną głową. Umarł cesarz! Niech żyje Jezus Triumfator! Nasz Pan i wiekoisty Król! W ten sposób Chrystus zasiadł na tronie cesarstwa. Piękna to była historia, chciałbym poznać i resztę. O nie, mistrz fechtunku. Nareszcie jakiś przeciwnik. Zaczynałem już rdzewieć. No ale jak ja, manie, nie umiem się bić. Tutorial. No, no, Danko! Miałeś zrobić zasłonę.
Dobrze! Oh, putain! Oh, pardon. Sacré bleu! Merde! Objet! Et ton IB miał być unique? Excellent! Excellent. Powtórz! Sacré bleu! Pathétique! Wystarczy! Czas na prawdziwą walkę. Sacré bleu! No i co? Położył się, pokonałem go. Spotykam lepszych od siebie. Ale walka. Dałeś mi cenną lekcję. Dziękuję. Zdecydowanie ta gra nie polega na walczeniu. Czekajcie. Nie, nie, nie. Odejdź. No dobra, teraz idziemy dalej. Kto tu jest? Fuck, znów. Mamy go ścigać? Tam pobiegł! Ukradł mi sakiewkę! Ale nie wiem, gdzie on pobiegł. Chyba nie w tą stronę. Ale widzę, że ta gra się nie przejmuje tym, że pobiegliśmy w złą stronę. Może tam. Co, ten chłopak tam przed nami? Go nie ma nigdzie. No i się zbugowało. Nie no, on pewnie się zaraz trigger odpali, jak gdzieś go zacznę ścigać, tylko że ja nie wiem, gdzie on pobiegł. Ja tu był ten koleś, tak? Nie, czekajcie, tu. Chodzi o złodziej, no to może tu uciekł. I zaraz będzie przede mną uciekał. Słabe to jest, bo ja teraz nie wiem, gdzie on pobiegł i nie wiem, gdzie go szukać. Fajnie miasto wygląda, bardzo ładnie mapa jest zrobiona, chociaż już byłem, tak? To nie wiem. No on tu pokazał, tak? A, tu jest, patrzcie. Swąd rzezi mieszka. Wiedźmiński zmysł. W beczce się schował, mówię wam. Ależ się babsko wyperfumowało. Straciłem przez nią trop. Ktoś jest, to jest on? Mam cię! To nie on!
Jak to nie on? Puść mnie! Dobra, ale nie zaszkodzi ją nabić na pal. Co masz w ręku? Wiem, że wyciągnęłaś to z kosza mieszczanina. To tylko jabłko. Jak masz na imię? No za kradzież jest na pewno batorzenie. Jestem Amelia. Moi rodzice i rodzeństwo nie żyją. Wszyscy zmarli 2 lata temu na chorobę plamistą. To niby... Kto się tobą opiekuje? Nikt. Nie potrzebuję niczyjej opieki. Sama potrafię o siebie zadbać. Kradnąc? No to batorzenie. Byłam głodna. Byle czy mnie napełnisz brzucha. Co ze mną zrobisz? Oddasz w ręce straży? Za kradzież należy się kara. Jednak rzekł Chrystus: jedzcie wszyscy, zmorzeni głodem. Dla was zdobyłem tę krainę. Zmykaj już i się najedz. Co? Słaby ten inkwizytor, powiem wam. Myślałem, że on jest kozakiem inkwizytorem. Co to jest? Szanowny mieszkaniec końcu uprasza się o nieprzeszkadzanie w remoncie kamienicy. Wykonawca zdaje sobie sprawę z opóźnień, ale wasze uwagi i dopytywanie i naśmiewanie się z robotników niczego nie przyspieszą. Zabrania się wchodzenia na teren budowy oraz narusztowania. Miały już miejsce 4 wypadki. No dobra. Okej. Fechtunek już zrobiliśmy. Co to jest za stragan? Aha, z maskami. Inkwizytor. Witajcie, mistrzu inkwizytorze. Czym mogę wam służyć? Inkwizytor. Tośmy bracia w profesji. Jestem Roland, mistrz małodobry. Kto to jest mistrz małodobry? Żadni z nas bracia. Chciałbym kupić maskę na jutrzejszą paradę. Kola, inkwizytorze. Byłem tu pierwszy. To jak, kupcze? Znajdzie się u ciebie jakiś przyodziewek godny kata? Dla ciebie, mistrzu małodobry, mam coś specjalnego. A to kat jest. Oto maska i strój wesołego kata z Tianą. Tego okrutnika, który przed paroma laty zapadł się pod ziemię? Diabłem był. Tylko diabły pod ziemię wciągnęły. Pewnikiem w piekle teraz tańcuje. To kat jest. O, brokak. To ty się znasz na tym. To powiedz, co się stało z Chrystusem Triumfatorem. Jakim cudem maska wesołego kata z Tianon znalazła się na straganie kupca? Popatrz, no, inkwizytorze. Przepiękna, nieprawdaż? No pewnie handlował antykami. A mu co się dzieje znów? Ma wizję chrystusową. Coś tam wykopał, przyjacielu. Dawno nie miałem wizji. Dlaczego Chrystus zesłał mi ją akurat teraz? Co chciał mi powiedzieć? Co z tobą, inkwizytorze? Czyżby odebrało ci mowę? Obstawiam, że zamarzyło ci się kupić kostium wesołego kata. Ale nic z tego. Byłem pierwszy. A, że Chrystus co ze skrzydła to nie był... No dobra, ale bardziej mi chodzi w praktyce, co się stało. On zszedł, został królem i co? Umarł później? Dał mu monetę, prosząc o gładkie cięcie. Jak to? Przecież ściął go dopiero za 3. razem. Rzeźnik lubuje się w okrucieństwie.
Podobno zwolniono go za to ze stanowiska nadwornego kata. Lepiej odebrać sobie życie, niż wpaść w jego ręce. Oho. Skąd wziąłeś maskę i strój wesołego kata z Tianon? Znałem go. Wiem, że uważał kostium Trefnisia za haniebny symbol wynaturzenia. Dlatego go ukrył. Nikt nie wiedział, gdzie. Ja kupiłem, panie. Nie użyj. Nie użyj, bo każę zakuć w dyby. Wszystko wam powiem, panie. Nie bijcie mnie. Sprzedała mi go pewna staruszka. Spotkałem ją przypadkiem na gościńcu w lesie. Widziałem, jak jej pies wykopał strój wesołego kata. W przeszłości widywałem go wiele razy, więc od razu rozpoznałem maskę. Uczciwie zapłaciłem. Mhm. Czyli tak było, no mieliśmy to w wizji. Było jak powiedziałem, przysięgam. Ale mieliśmy wizję, że go wykopała. Tak czy inaczej poznam prawdę. Wrócę tu, jeśli ze mnie zadrwiłeś. Zbieranie poszlak, modlitwa pozwala odkryć przedmioty ukryte w pustce. Niektóre z nich mogą okazać się. Co to jest? Korona Chrystusowa. Którą widziałem w wizji. Czyli może on zabił tą babę? Co to jest? Można tu wejść? Czy co to? Co za? Czekajcie. Aha. To chyba mięso psa. Jeśli dobrze pamiętam, staruszka nazywała go przyjacielem. Warto spróbować. Przyjacielu! Stój, kurwu! Stłukę cię tak, że się nie ruszysz! Staruszkę spalili. Skąd masz tego psa? Ojciec kupił go od staruszki, którą spotkaliśmy w lesie. Coś mi tu śmierdzi. Nikt nie nazywa przyjacielem psa, którego chce sprzedać. Chodź, przyjacielu. Pójdziesz ze mną. No to chyba będzie, kurde, batorzenie. No ale to nie rozumiem. Co tam było? Przynieś psa, co? Nie świat odkryje przede mną jego sekrety. Wejdę tam i poznam prawdę. Muszę jedynie znaleźć ciche i ustronne miejsce, w którym nie będzie ludzi. Kapliczkę, aha. Czyli on teraz przy kapliczce może iść do jakiegoś nieświata. Nim opiekuj. Słyszałeś, przyjacielu? Pójdziesz ze mną? Dziękuję. Chodźmy. Na jakim silniku jest ta gra? O, jest kapliczka. Musimy oznać prawdę i z tamtego złożyć w ofierze. Za uświęcanie środków, które prowadzą do celu. Dziękuję ci, panie. Ale ja chcę się udać w nadświaty. Co mam zrobić teraz? To zła kapliczka? Ktoś kojarzy, jak to zrobić? Nie no, bo nikt w to nie grał pewnie. Bardziej ustronna musi być, aha. W sianie jest ukryta igła.
Musicie ją znaleźć. Możecie użyć narzędzi, które leżą na stole. Kretyńskie zadanie. Co tu wybrać? Aleksander Wielki nie męczył się z rozplątaniem węzła gordyjskiego. Tylko go przeciął. Mam poszatkować siano mieczem? Zwariowałeś czy co? To tylko stuk siana. Nie cackaj się z tym. Świeci słońce. Użyj... A ty czego tutaj szukasz, co? Wynoś się, ale... No, spalimy. Spalimy. Lupa. Czyli gdybyśmy jej nie pomogli, a ja chciałem wypadożyć, a ta gra nie chciała jej wypadożyć. Smarkula miała pewnie na myśli lupę. W sumie racja. Najprościej będzie spalić ten przeklęty stuk. Jezu, dobrze, że są takie action te. Bo nie wiem, czy bym dał radę to spalić. Jest. No i co? Ale co, że jest, że już znalazłem? Czy jest, że co? Chyba znalazłem już ją. Ale nie wiem, w którym momencie to się wydarzyło. Czekajcie, mam jakiś pan przenieść, nie wiem o co chodzi. Co za ławka? Czekajcie, przesłuchanie zrobimy typowi, co je... Zupę se koleś je, zaraz go zniszczymy. Lirycznie. Bimbały? No pewnie. W życiu takich wielkich nie widziałem. Podobno lubi się chędożyć, ale tylko po hiszpańsku. Czyli jak? No bo ja wiem. Nigdy nie byłem w Hiszpanii. Pewnie trzeba ją chwycić jak byka za rogi. No nieźle. To się dowiedzieliśmy. Szczerba tego Dietera? Nie widziałem go. A był tu przed chwilą. O, nawet mąka się z niego obsypała. Szczerbaty Dieter Mąkę. Zasłyszeli tego jego mościa. Podobno naszczał po pijaku na buty jego ewidencji. Dobrze, że mu do nich nie nasrał, bo skazaliby go za to na tortury. Czyli mąka. Obsypała. Ale kim jest stary Dieter, co mu się mąka obsypała, to nie wytłumaczą. Co za kurde obszczymurek. Co się stało, chłopcze? A co? Nie widać? Przy rynku napadło na mnie trzech zbirów. Obili mi mordę, a potem ograbili. Aha, bo to są ci od tego wozu. Ale mi nie pomogłeś. Widziałem cię. Namiec pana, co ty tu robisz? Wszyscy cię szukają. Nie mam mąki, panie. Okradli mnie w drodze na rynek. Zabrali pieniądze i worki. Wzięli nawet starą taczkę. W czurności. Oby tych kurwik synów do cna obesrało. Wybaczcie wulgarny język, mistrzu. Człowiek robi coś dla miasta. Cele ma nawet szczytne, ale wszystko to na nic. No trudno. Ej, co? To jakieś poszlaki, patrzcie. Piwo zdrowsze jest niż woda. Pijcie więc do woli, bawcie się dobrze. Piwo klasztorne z dodatkiem ziół i miodu i srebrny anioł.
Jeden srebrny anioł. Okej. Tu się z kogoś nabijają. Ej, dzieciaki. Słyszałyście jakieś plotki na temat wampira? Wampira? A co to takiego? Taki potwór! Babcia mówiła, że ma długie zęby i potrafi latać! I lubi pić krew! Krew? A po co? Żeby długo żyć! To może mój dziadzio jest wampirem? Ma już... czekaj... 100 lat? Co się śmieje się? Zgaduję, że skarbiec miejski świeci pustkami, skoro osobiście prowadzicie kwestę. Nie, mistrz Matterkin. Aż tak źle nie jest. Świąteczny turniej i zbiórka pieniędzy są tu po prostu starym zwyczajem. Niestety mieszkańców Königstein zaczyna dotykać ubóstwo. Coraz mniej śmiałków bierze udział w zabawy. Cel mamy w tym roku szczytny. Nie jestem jednak pewien, czy zebrane fundusze pokryją koszty jego realizacji. Kardynał z pewnością wspomoże was finansowo. Chodzi przecież o budowę pomnika Chrystusa Triumfatora. Chciałbym w to wierzyć. Niestety hojność jest dla jego eminencji równoznaczna z rozrzutnością. A to jest ten pal, co go trzeba przenieść? Musicie unieść pal. Przenieść go w pozycji pionowej na koniec białej linii, a potem włożyć w znajdujący się tam otwór. Jeśli wypadnie wam po drodze z rąk, będziecie musieli zacząć od nowa. Okej. Okay. Dobra, smykaj. Wieśniaku, teraz Inkwizytor idzie. Ha, o shit, dobra. Wygląda na to, że brakuje wam krzepy. Czyżbyście nie jedli śniadania? Nie, jedliśmy, tylko nie wiedziałem, że jest coś takiego. No to już było trudne. To już rzeczywiście był taki action. Nie tak jak wcześniej, że po prostu wciskacie i koniec. W końcu. To już było wyzwanie. No dobra, za pierwszym razem się udało. To najważniejsze. O! Skazani. Podwójne mężobójstwo, za łotrostwo na gościńcu, za rozbój w Zamtuzie, za dezercję z garnizonu, wszystkie... Roland będzie wszystkie wykonywał. Udaj się do Nieświata, to tam jest jakiś zaznaczony. Dziwnie jest ta fabuła prowadzona, na przykład tamtych kolesi, co go pobili, tego synka, to nie wiem, czemu teraz nie wyjaśniamy tej historii, tylko idziemy, wiecie, teraz tym psem wyjaśniamy, czy tą babkę zabili. No jasne, że ją zabili pewnie i ukradli jej psa. Ojcze nasz, któryś jest królem, pozbaw nas słabości, abyśmy nie odpuszczali naszym winowajcom. I zło racz wywabić z mroku, abyśmy je w twym imieniu zgładzili. Amen.
Ament. Oho. Jeśli przybyłeś do nieświata, żeby odkryć prawdę, twoje życie jest uzależnione od światła, którym tu emanujesz. Gdy je stracisz, zginiesz. Okej. Czy mam gdzieś iść, czy o co chodzi? Promień światła widoczne podczas modlitwy wskazują miejsca, w których są. Okej, skrawki przeszłości. Nie do końca rozumiem, od jakby. Widzę, będę tu biegał od kulki do kulki i koniec. Po co to zrobili takie coś? Barierę będę tu tworzył i regenerował swoje środki. Ta gra za 2,5 bańki. Wiecie co? Nie wiem, bo nie wiem ile kosztowała, ale 2,5 bańki to chyba nie jest za dużo na grę. Gdzie ja mam to światło? Czy że mi gdzieś jakieś światło spada? To po prawej? Ten krzyż to jest moje światło? Co to jest? O ja! Pół miliona euro, no ale to też jest nie jest jakoś w świecie na grę. Trzeba było sprzedać mi maskę. Czego tu szuka? Zakładam, że później pewnie to jest trochę większym wyzwaniem, to jakby... Że to jest taka niby minigra, nie? Zdradził cię twój amulet. Objawienia dostanę w sanktuarium teraz, jak już takie części mam historii. W książce też było takie coś? Jakiś poza świat? Ma wizję teraz. Trzeba było sprzedać mi maskę i kostium, gdy grzecznie prosiłem, czarownico. Zastanawiasz się pewnie, skąd wiedziałem, że jesteś wiedźmą. Zdradził cię twój amulet.
Jeszcze się spotkamy, chłystku. Nie sądzę. Bed wiedźmy. Ale czy ona jest tą wiedźmą, czy nie jest wiedźmą? Ogień jak prawdziwość. Przyjacielu. No dobra, no to teraz chyba muszę iść do tego kupca i go zabić. Nie, świat jak zwykle wyssał ze mnie życie. Najpierw jednak rozmówię się z kupcem. Przeklęty handlarz mnie okłamał. Wcale nie kupił maski. No ale mam nadzieję, że w końcu ktoś zginie. Okłamałeś mnie, kupcze. Nie kupiłeś stroju wesołego kata. Odebrałeś go staruszce, którą spaliłeś na stosie. Skąd o tym wiecie? Przed Inkwizytorem nie da się ukryć prawdy. Nie wiedziałeś o tym? Wybaczcie, mistrzu. Nie chciałem mówić o tym przy klientach. Nic by nie kupili, gdyby się zwiedzieli. To była wiedźma. Prawdziwa wiedźma. Zabicie jej było dobrym uczynkiem. Wy zrobilibyście to samo. Oddaj amulet z Mandragory, który jej zabrałeś. Święte Oficjum nie toleruje samosądów. Na stos mogą skazywać jedynie licencjonowani inkwizytorzy. I to po przeprowadzeniu śledztwa. Ty nim chyba nie jesteś, prawda? Straże! Tak, mistrzu. Kupiec naruszył inkwizytorską prerogatywę. Do lochu z nim. Zostawcie mnie! Nie zrobiłem nic złego! To była czarownica! Weźcie, odpierdolcie się od mojego ojca, łachudry! Tego trzeba skazać. Gówniarza w dyby. Pyskaty gówniarz znęcał się nad psem. Zakujcie go na jeden dzień w dyby. Niech dzieciaki obrzucą go łajnem. To nauczy gnojka szacunku do braci mniejszych. Z przyjemnością, mistrzu. No i grubo. Podziało się w końcu sprawiedliwość. W imieniu świętego oficjum rekwiruję ten towar na poczet kosztów twojego procesu. Zaplombujcie kram, gdy zamkniecie go w celi. O ile będzie jeszcze co plombować. Nie, błagam. To cały mój majątek. No i koniec z tobą, chłopcze. Dobra, tekstura tych dywanów z tyłu. Teraz mogę wzmocnić się winem. Teraz mogę wzmocnić się winem, tak? Teraz wino jest najważniejsze dla nas. Wino macie dobre? 600 tysięcy euro poszło na marketing, a nikt o tej grze praktycznie nie widział na premierę. Słodkie jak ciało dziewicy, a do tego mocne. Czy ja słyszałem, że ją robią, ale później tylko się dowiedziałem, że ją wydają, bo dostałem maila z kluczem. No wiecie, szklanice. Aby nie chrzczone. Dobra, tam. Nalejcie szklanice. Należy się 5 srebrnych aniołów. Przecież były za jeden. Pięć? Toż to rozbój w biały dzień.
Cena Reńskiego poszła ostatnio w górę. Więc sami je sobie pijcie. Inkwizytorzy, już wypiłem. Psia ich mać. Z nimi tak zawsze. Tu jesteś. Masz maskę? Nie znalazłem, niczego, co by mi się spodobało. Później jakoś temu zaradzimy. A teraz chodź, odprowadź mnie do domu. Po drodze opowiesz, dlaczego przysłano cię do Königstein. O ile nie jest to tajemnicą. Ona pewnie jest wampirem. Nie jest. Wkrótce wszyscy będą. Gdzie jesteś, Mortimerze? Potrzebuję towarzystwa. O tym mówić. Święte oficjum podejrzewa, że w mieście ukrywa się wampir. Mam sprawdzić, jak jest naprawdę. Wampir w Königstein? Pierwsze słyszę. Święty oficjum słyszy znacznie więcej niż zwykli ludzie. Więc jak zamierzasz go znaleźć? Zacznę od karczmy. Wysłucham plotek. Rozpytam obsługę i stałych bywalców. Więc zajrzyj koniecznie pod figlarną syrenkę. To najsłynniejsza syrenka. Myślę, że gruby karczmarz wie o wszystkim, co dzieje się w Königstein. A to kto? Chodźmy stąd. Stań za mną! Ja, że zimieszki na nas napadły. Ale walka, kurde, dynamiczna. Ale ich pokonałem, ale jestem kozak. Dobrze, że proboszcz wpadł. Czerwone płaszcze. Uciekajmy. Dziękujemy za ratunek. Zjawiliście się w samą porę. Taka była wola Boga. Kim byli napastnicy? Nie wiem. Żadnego nie rozpoznałam. Tego kojarzę z portu. Pewnie należał do tamtejszej bandy. Szukaliśmy cię, pani. Kardynał prosi, byś jak najszybciej zjawiła się w katedrze. Nie znam was. Kim jesteście? Mortimer Madderdin. Licencjonowany inkwizytor biskupa Hesheslonu. Wybaczcie natarczywość, mistrzu Madderdin. Witajcie w Königstein. Powiadomię kardynała o waszym przybyciu. Jego eminencja jest teraz zajęty, ale później na pewno zechce z wami pomówić. Przyjdźcie do katedry między pierwszymi a drugimi dzwonami bijącymi na nieszpory. To czas, który kardynał poświęca na rozmowę z wiernymi. I nie przejmujcie się ciałami tych bandytów. Zajmie się nimi straż miejska. Czekasz kardynałowi, że przyjdę. Oh, wybacz moją opryskliwość, Mortimerze. Napaść wyprowadziła mnie z równowagi. Niestety muszę cię opuścić. Mam obowiązki. Spotkamy się jutro wieczorem na paradzie? Obowiązki. Zatem pracuję dla kardynała. Dobrze wiedzieć. Zuchnął zgniłymi rybami. Tak samo śmierdział mały rzezimieszek. Może dla nich pracował. Żołnierz kardynała wspomniał o bandzie grasującej w porcie. Gdybym znalazł ich kryjówkę, mógłbym odzyskać Szersken. Warto spróbować. Co to jest Szersken? C-
Znaczy wiecie, powiem wam, że jak ja sobie gram w tą grę, ona jest tu całkiem taka... No wiadomo, no nie jest to AAA żaden. Się w odpowiedni na twój pełny obelgi list ponaglający w sprawie opóźnienia dostawy informuje, że wszelkie zaległości zostały odgonione. Jakieś drewno. Ale... No to tu jakby to wygląda przyzwoicie. No to walka, no ale wiecie, w takiej grze to walka to tam jest tylko... To jest walka jak w tym, jak w Kingdom Come Deliverance, nie wiecie, żeby była. Nikt tam przyjemności z niej nie czerpie jakiejś wielkiej. Przed popełnieniem grzechu litości strzeż mnie, panie. Ale może to dlatego, że tak jakby ten świat jest tutaj taki nawet całkiem interesujący z tym Jezusem Mścicielem całym. Triumfatorem. Co? Oho. Czekajcie, gdzie mam iść? Nie wiem, czy tu, czy... Tam. A nie wiem, na czym ta gra polega, bo mam wrażenie, że to jest taka po prostu, wiecie... idź tu, zrób to, idź tu, zrób to. I wszystko się wydarzy wtedy dobrego dla ciebie, nie? I fabuła idzie dalej i masz znaczniki. Czyli nie, że ja tu idę, nie wiem, mam jakieś zadanie poboczne, z kimś se gadam, sam muszę coś odkryć, mogę robić fabułkę główną, bo to... Nie? Tylko to jest bardziej takie, że po prostu macie jakąś historię i idziecie punkt po punkcie i robicie. No ja za takim grami nie przypadam. Więc mnie to jakoś specjalnie nie kręci. Chyba, że naprawdę sama fabuła by była taka mega wciągająca, nie? Że ja mówię, kurde, ciekawe co ktoś, co się wydarzy, a co proboszcz robi za Krysty. Nie? No ale ciężko powiedzieć, bo powiecie po godzinie gry. Znajdź kryjówkę bandytów w porcie. No dobra, jesteśmy w porcie, moi drodzy. 3 minutki przerwy, 5 minutes break. Ja bym jeszcze do tej gry wrócił po przerwie i zobaczył, jak się sytuacja w porcie miewa.